Witajcie moi drodzy, z tej strony Kaczmar i Magot. Geek Factor. Kontynuując okres podsumowań i tym podobnych różnych odcinków, w dzisiejszym odcinku mamy dla Was top 10 gier 2017 roku. Cieszysz się na to? Po pierwsze dwie uwagi wstępne. Pierwsza uwaga wydaje mi się w miarę oczywista, że nie wiadomo, nie graliśmy we wszystkie gry, które wyszły w tym roku. Jest to nie? Fizyczną niemożliwością. W Polsce wydano około 400 coś różnych tytułów. No my w tyle nie zagraliśmy chyba. Tak, zagraliśmy. Więcej zrecenzowaliśmy, ale zagraliśmy w 4. Tak. Dokładnie. Więc jakby to jest taka uwaga, dlatego to jest też, pamiętajcie, jak będziecie pisać komentarze. Jak będziecie nas tam hejtować w tych komentarzach, to... To jest bardzo subiektywna lista ze wszystkich gier, w które my graliśmy, te 10, tu uważamy za najfajniejsze. Nie wiem, czy do tego coś chcesz dodać? Nie. No i nasz klucz standardowy, czyli jeśli chodzi o to, z jakiego okresu gry wybieramy, to są gry, które miały polską premierę na polskim rynku w 2017 roku. Tak? Tak. Bo, no tak, dlaczego? Tak. Wiem, że nie wszyscy tak robią, wiem, że niektórzy, Gambit na przykład, którego oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy, albo nie, jeszcze nie wiem. Generalnie, pomyślimy, powiemy na koniec. On generalnie stosuje zasadę taką jak my z filmami z kolei, tak? Że jakby gdzie gra została oryginalnie wydana, bo dużo gier nabywa właśnie wersji oryginalnej i jakby ja to absolutnie jakby rozumiem. Tylko my jakby wychodzimy z takiego trochę założenia, że chcemy też, żeby te gry, te listy mogły być swego rodzaju polecajkami, trochę takimi dla ludzi, żebyście się zastanawiali, co byście chcieli ewentualnie kupić. No i też czasami trzeba przyznać, że rozstrzał między grą, między premierą gry w ojczystym, nazwijmy to, kraju, a premierą u nas w Polsce potrafi być całkiem spory. Przykład? Przykład chociażby The Others, gdzie był rok. Z parę jeszcze innych tytułów, których teraz mi przychodzą do głowy same tytuły z listy, więc nie chcę wrzucać spoilerami. Aha, okay. Ale jest, generalnie te rozstrzały potrafią być spore, tam no mówię, no, Imperium Atakuje, pamiętam, było u nas chyba też jakoś po roku, czy coś takiego. Więc to czasami jest tak, no wolę mieć po prostu taki punkt odniesienia, sobie wybraliśmy po prostu, żeby było nam prościej, jakby i wam też prościej. Dobra, już nie zanudzę, już widzowie zrozumieli. Dobrze, czy ty masz coś do dodania na wstępie? Nie, no... To, że jest bardzo, bardzo subiektywnie, no kiedy nie było subiektywnie? No nasze recenzje też są subiektywne, tak. To może być jeszcze bardziej subiektywne, ponieważ jeśli śledzicie nasze recenzje, wiecie jakie oceny dajemy grom i teraz może być dla Was zdziwienie, że na przykład jakaś gra ma, są jakieś gry w relacji do siebie na naszej liście i na przykład gra, która jest wyżej miała niższą ocenę, ale to jest też taki aspekt, jak ta gra się starzeje, jak ile razy do niej wracaliśmy, jakim sentymentem ją darzymy, jak bardzo chcielibyśmy do niej wrócić i tak dalej, więc to nie musi być tak, że jak coś miało w recenzji było 9, a coś miało 8, to że konkretnie będą te dwie gry właśnie w takiej kolejności na liście. To jeszcze taka drobna uwaga. No dobra. Myślę, że nie wiem, czy tak masz, ale ja tak mam na przykład. Tak, zaczynamy. Może tak myślę. Dobra. Miejsce 10. Chcesz zacząć? Ja zaczynałem filmy, to ty zaczynaj to. Dobrze, więc u mnie miejsce 10 to, też mam karteczkę, sprytnie. Master of Orion. Serio? No. Wow, ja nawet nie pamiętam jaką cenę dałem. 8. 8? Tak, dałeś 8. O kurczę. Ja też. Okej. Okay. Koniec końców. Zaskoczyłeś. Koniec końców, ej, no 8 to jest przecież u nas bardzo, bardzo pozytywna ocena. I koniec końców jest ta gra, jest to gra, która mi się podobała. Ja z miłym takim sentymentem do niej wracam i bardzo chętnie bym jeszcze w nią pograł. Uważam, że to była naprawdę solidna gra. Ona miała swoje minusy, miała swoje mankamenty, ale mi się ta gra podobała i w kontekście takiego lżejszej rozgrywki takiej kosmicznej, strategiczno-kosmicznej, to uważam, że ona sprawdziła się bardzo dobrze i mi się ta gra podobała. I u mnie jest na 10. Znaczy, u mnie tej gry nie ma na liście z jednego bardzo prostego powodu. Grałem, jak wtedy ją ogrywaliśmy do recenzji, ona mi się podobała. I pewnie jakbym ją teraz zagrał, ona by mi się bardzo spodobała, nie mówię, że nie. Tylko zaobserwowałem to sobie bardzo niedawno coś takiego, jak Piotrek, nasz kolega z grupy ogrywającej gry, do mnie wpadł. Przypomniał mi, że ja mu pożyczyłem Master of Orion, ponieważ Piotrek z nami to ogrywał. Przypomniał mi, że ja mu to pożyczyłem niedługo po tym, jak nagraliśmy recenzję. I ja powiem szczerze, kompletnie o tej grze zapomniałem.
Na zasadzie takim inaczej zapomniałem, po prostu jakby... Bo ty jak pożyczasz, to zapominasz, to nie znaczy, że to była słaba gra. Nie, nie, absolutnie, tylko wiesz, jakby nie, przez cały ten czas nie miałem takiego impulsu, że kurczę, raz, wiesz, w każdą grę, którą mam u siebie na liście, raz na jakiś czas, wiadomo, no nie mamy czasu na granie w gry, ale raz na jakiś czas mam impuls, kurczę, zagrałbym w to. Z Master of Orion takiego impulsu nie mam, ale mówię, jakbyśmy teraz, byśmy tutaj wyłożyli, byśmy zaczęli grać, bym się dobrze bawił, ale przez to, że gdzieś tam mi w pamięci gdzieś tam osłabła, to myślę, że już bym, że dlatego właśnie mnie na liście nie ma. To tyle byśmy mogli powiedzieć. No to twoje dziesiąte. Moje dziesiąte to, pamiętacie ten długi wstęp, który zrobiliśmy na temat tego, że gry wydane w roku takim i takim u nas w Polsce, to jest jeden wyjątek od tej zasady, bo jest to gra, która została wydana w ostatnich, dosłownie, w ostatnich dniach roku 2016, gdzie my nie mieliśmy już nawet fizycznie możliwości, bo już byliśmy, jak my ją dostaliśmy, to już ty byłeś u siebie, ja byłem ciągle tutaj, jakby nawet nie mieliśmy nawet okazji w to zagrać, usiedliśmy na niej dopiero w styczniu 2017, to dlatego to jest taki wyjątek, no bo to mówię, to były dosłownie ostatnie dni i to są najeźdźcy z północy. Gra o wikingach, lubiany bardzo przeze mnie temat, ja po prostu, ja wiem, że to przez ciebie też jest, gra mnie jakby zauroczyła swoją elegancją, przepięknym wykonaniem, ale mówiąc właśnie elegancja, mam tu na myśli nie tylko wykonanie, ale właśnie też mechanikę. Mm-hmm. Bardzo fajny ten twist z tym umieszczaniem i z zabieraniem, co jest taki worker displacement nagle się zrobił, po prostu z czym się nie spotkałem wcześniej. Naprawdę i w takim zgrabnym opakowaniu bardzo, bardzo, bardzo pozytywna po prostu gra i bardzo chętnie do niej wracam. Wspomnieniami niestety częściej niż faktycznie, że do niej siadam, ale jest na półce wysoko honorowe miejsce, bardzo grę lubię, to są najeźdźcy z północy. Ja się ze wszystkim zgadzam, to jest naprawdę doskonały tytuł. No, to jest naprawdę... Bardzo dobry wybór. Dobra, to miejsce dziewiąte. Co roku staram się jako ojciec, staram się umieścić na liście przynajmniej jedną grę rodzinną jakąś, gdzieś tam wpasować jakąś grę, w którą najfajniej mi się grało z moimi dziećmi w tym roku, w danym roku i w tym roku... Tą grą bezapelacyjnie dla mnie jest gra Ice Cool. Ani Ice Tea? Nie. Ani Vanilla Ice? Ani Ice Baby. Ice A to też Cool. Jest vanilla. Ice Cool jest po prostu... Nie wiem, czy mam o tym mówić, to jak taki akcent Arnolda Schwarzeneggera z automatu, czasami wchodzę, jak o tym mówię Ice Cool. Jakoś tak, nie wiem czemu, ale dobra. Czy Mentosa sobie weź, żeby jeszcze taka para ci poleciała z ust. Ice Cool. Powiem szczerze, ja tę grę widziałem na różnych konwentach, jak ona była ogrywana, no to jest bardzo przyjazna konwentom gra. Po prostu fakt, jak się ją rozstawi, ma się taką wielką po prostu jakby właśnie szkołę złożoną z tych kartonów i po prostu pstryka tymi pingwinami. Koncepcja prosta jak barszcz, ubaw niesamowity. Złapał to mój syn, który ma lat 5 bez problemu, więc można już naprawdę od małego naprawdę, że tak powiem, w tę grę grać. Bawią się przy tym mali, średni, duzi, po prostu wszyscy, zawsze... Czyli ty też. Nawet duzi. Ja. Nawet, no, nie wiem, gdzie się twoim zdaniem łapię, ale... No, wiem, no. Tak gdzieś na 110. No więc właśnie. Ale powiem wam szczerze, do tej gry bardzo lubimy w domu siadać i zdecydowanie ze wszystkich gier, które były wydane w tym roku, takich familijnych, Ice Cool jest dla mnie najfajniejsza i to jest po prostu numer 9. Ice. Super. Cieszę się twoim szczęściem, ja w tę grę nie grałem i nie mam absolutnie żadnego parcia na to, żeby ją zagrać, więc się nie wypowiem, nie ustosunkuję do wyboru twego. U mnie miejsce dziewiąte i nie chcę, pomijam wszelkie kontrowersje związane z tą grą, bo o tym już mówiliśmy, jeśli jesteście ciekawi, co na ten temat sądzimy, zapraszamy do recenzji, pomijam wszelkie kwestie związane z... klimatem, licencją, to wszystko odkładamy na bok, ale jednakże muszę stwierdzić, że The Godfather jest naprawdę fajną grą mafijną. Miejsce 11 moje. Tak? Aha, no. To, tak jak mówię, ta wyeksploatowana do granic możliwości twarz świętej pamięci Marlona Brando to jest jedno, ale jednak w takim klimacie walki o wpływy, o terytoria, rozwalania sobie nawzajem swoich mafiozów, tak, ataki na siebie, to wszystko, co tam się robi, to zbieranie pieniędzy do tych walizeczek. Ta gra się sprawdziła jako gra w klimacie mafijnym. Jak najbardziej. Tyle.
Ja mówię, to byłoby dosłownie miejsce numer 11 u mnie, znaczy to jest miejsce 11 u mnie tego roku. To jest po prostu, ja wiem, tak, klimat i to boli, tak? To uderzenie, pierwsze zetknięcie z tym, nie ukrywam, boli. Ale przejdziemy przez to, to jest świetna gra, to jest po prostu rewelacyjna, świetnie zaprojektowana, trzymająca naprawdę w napięciu, dająca okazję do zmurzenia, a w dodatku ja jeszcze tego nie testowałem pod tym kątem, ale ufam znajomym z branży, że tak powiem, recenzenckiej, którzy wiem, że to testowali, tak, chociażby Piotrek z Grania w Chmurach, pozdrawiamy, że ta gra się sprawdza jako gateway. Czyli wiesz, jest na tyle prosta, że możesz to wytłumaczyć ludziom, którzy w gry nie grają na co dzień, ale łapią to. Po prostu wiesz, idziesz tu, robisz to. I teraz kombinuj, tak? I ludzie są w stanie to złapać. I dlatego wielki szacunek dla Erika Langa za to, że naprawdę udało mu się zaprojektować tak zgrabnie, tak fajny tytuł. No, jak mówię, to wszystko, co powiedziałem teraz, to jak przejdziemy ten etap. Że to nie jest ojciec wczesny na plaży. Ale poza tym, bardzo dobra gra, absolutnie rozumiem. Okej. Miejsce ósme, czyli teraz ja. Miejsce ósme. O jest, dobra, no będę sobą, bo nie mogę nie być sobą. Alien Artifacts. Recenzja była niedawno, wiecie co o tej grze sądzimy. W kategorii niebanalnych, ale szybkich gier. No właśnie, tutaj chciałbym się króciutko ustosunkować do jednego z komentarzy naszych widzów, znaczy komentarza jednego z naszych widzów, że teraz recenzenci uważają to, że gra jest długa za ich wadę. Tak? Mhm. Tam jeden z naszych widzów tam napisał coś takiego. Nie, ja nie uważam, że to, że gra jest długa, jest jej wadą, bo ja uwielbiam długie gry. Twilight jest moją ulubioną grą. Ja uwielbiam Twilighta, uwielbiam Scythe, uwielbiam Rebelię. Uwielbiam gry, gdzie się siada na pół dnia i się kombinuje i murzy, a ten pan tutaj się wścieka, że ja jeszcze myślę. Uwielbiam takie gry. Więc to, że gra jest długa, nie jest jej wadą. Natomiast to, że gra jest niebanalna, pozwala... To nie jest tylko na zasadzie... Nie ma mechaniki gry w wojnę. Karta. Tak? Jeśli gra nie jest banalna, potrafi dać graczowi możliwość sporego pokombinowania, tak? Czyli ta rozgrywka nie jest bardzo trywialna, ale gra jest szybka, to uważam, że jest to jej atut, ponieważ żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, mieszkamy na peryferiach, jedziemy do miasta, do pracy, odbieramy dzieci, odbieramy żonę, dziewczynę, robimy zakupy, jest mało czasu na wszystko. Tak jak, nie wiem, chociażby to, jak Kaczmar się umawia z Gambitem na topkę, tak? No to jest taki przykład. Nie, żebym chciał ci tutaj dociąć, tak? Ale nie, mamy mało czasu na wszystko, nie wiem, nawet kurczę, studenci, dwa kierunki plus praca, no jest mało czasu na wszystko, bardzo zaganiane czasy, w jakich żyjemy, więc to, że gra jest niebanalna, nietrywialna, a jest szybka, jest jej atutem, co nie znaczy, że jak gra jest długa, to jest jej wadą, tak? I wracając do Alien Artifacts, ona jest szybka, ona jest bardzo miodna, zapewnia bardzo fajną interakcję między graczami. Znaczy między graczami. Fajnie się gra w dużej ekipie, nawet jeśli nie działamy bezpośrednio przeciwko sobie. Tak. Ale to jak na przykład ktoś tam wycina nie wiadomo jakie kombosy, to jest bardzo irytujące. Ale czuję się, ja nie wiem, nie atakuję moich oponentów, moich współziomków przy stole, ale nadal czuję to współzawodnictwo, czuję tę rywalizację. I to jest naprawdę udana gra. I ja jeszcze jakby jestem z tą grą od jakiegoś tam etapu prototypu, więc też... Sentyment. Taki trochę sentyment, tak? A, się rozgadałem. Czyli masz pod rząd dwie gry wydane przez Porta. Ale się wydało, że się podlizuje. O ty. Czekaj, może mam jeszcze coś z Portalu? Ja nie wiem, kogo kto tu ostatnio został oskarżony z naszej dwójki o podlizywanie się Portalowi. U mnie Alien Artifacts nie ma na liście. Mówię zupełnie serio, nie ma mnie na liście, chociaż... Bo my się dzielimy lizusostwem wobec tak. Portalu, czasami on, czasami ja, trzeba. Ale potem wychodzi na równo i dlatego Portal nas kocha. Słuchajcie, wszystko co powiedziałeś o tej grze jest, się zgadzam. Absolutnie wszystko, plus jeszcze dodam od siebie, ta gra jak mało która dawała mi ostatnio olbrzymie satysfakcje z przepięknie wyciskanych kombosów. Naprawdę ona jest kombogenna i jak te kombosy wyjdą tak jak my chcemy, chociaż wiadomo ta losowość czasami tam potrafi to tam uszczknąć, że tak powiem, to jedna to po prostu niesamowite uczucie. No u mnie akurat na liście się nie zmieniło i to nie zmieściło, ponieważ
I tutaj też od kolei odegrał rolę sentyment, bo ja grałem w prototyp w styczniu, który był nieco inny, moim zdaniem lepszy. Okay. Więc może ciągle mam gdzieś to z tyłu głowy, ale byłabym też bliska. Jakbym robił miejsca 11-15, to pewnie 11 byłby Godfather, 12 byłby Alien Artifacts. Ale skończmy już z tym podlizywaniem się portalowi. Albo nie, u mnie na miejscu 8 The Others. Sorry, no, naprawdę, nie poradzę nic na to. Miejsce 8 The Others, duża gra Erika Langa. Ja wiem, że dla niektórych ona może nawet funkcjonować trochę, jakby to miała być gra z 2016, bo ona miała premierę w styczniu, ale nie, miała ona oficjalnie premierę w styczniu, dlatego się zaklasyfikowała tutaj do tego roku dla nas. Co mogę wam powiedzieć? Tak, bardzo elegancki projekt, bardzo, bardzo dużo klimatu, bardzo fajnego klimatu i po prostu świetna rywalizacja, grupa kontra grzech. Pomimo olbrzymiej ilości losowości, znaczy olbrzymiej ilości losowości, to jest festiwal turlania, tak? Festiwal turlania. No, no ale powiedz, że nie, no to przy tych walkach i tak dalej, no gdzie masz tych kości za mało, i to jest po prostu masakra, co tam się dzieje. Jakoś ta rozgrywka jest zbalansowana. Przy wszystkich naszych rozgrywkach to nigdy nie było tak, że zawsze wygrywał grzech, albo zawsze wygrywała ta drużyna, albo że te różnice były jakieś takie, że wiesz, że ktoś dostawał tam ostro w cire i tak dalej. Nie, to zawsze było gdzieś tam jakoś wyrównane. I przede wszystkim ten klimat. Naprawdę ja w tej grze czuję klimat i mi ten klimat bardzo, ale to bardzo odpowiada. Więc poza tym no Erik Lang jest jak dla mnie jest geniuszem i grałem już w jego kolejną dużą grę figurkową z portalu, znaczy grę z figurkami od Simon, czyli w Rising Sun. Więc jakby no, cudo. Gratuluję, świetna gra i miejsce 8 The Others. Okej. Ty chyba grałeś w to... No właśnie, u mnie tego nie ma na liście, ponieważ ja w to tak naprawdę grałem raz. Ja w to grałem raz, więc ja z czystym sumieniem nie mogłem tej gry ocenić, nie mogłem stwierdzić, czy ona była dobra, czy niedobra. Ja nie nagrywałem recenzji, nagrywałem się z Radkiem. Ja w nią zagrałem, tak, i bardzo mi się podobało, ale to było trochę za mało, żeby móc więcej coś o tej grze powiedzieć, żeby ona mogła trafić na listę. Tak jest, rozumiem. No. Miejsce które teraz? Siódme. I mówisz ty. Ja pierwszy mówię? Tak, teraz tak. Miejsce siódme. I ty się powstrzymaj od komentowania ludzi, którzy lubią grać solo. Ale ja już wyjaśniłem. Ja tylko musiałem. Jest taka gra, którą recenzowałem na samym początku roku, jak startował Kickstarter i powiedziałem, ta gra jest dla mnie silnym kandydatem do top 10 tego roku. Już wtedy tak czułem i nic się nie zmieniło. Uwielbiam tę grę. Wyzwanie, które oferuje i satysfakcja i naprawdę, ale to mużdżenie, zmużdżanie nad tą grą, nawet w wariancie solo. Super hot the card. Nie będziemy tak robić za każdym razem, co już zauważyliście, bo nie wszystkie gry mamy. Ale po raz kolejny Manuel Correa i Board & Dice dali czadu, przepraszam za wrażenie, wciskając dużo gry do małego pudełeczka. Nie wspomnę już o tym, że ta gra, znaczy no, nie mogę tego powiedzieć, bo chciałem powiedzieć, że to jakby świetnie odzorowuje oryginał, ale nie grałem w oryginał, ale świetnie odzorowuje to, co chciała odzorować, czyli tę koncepcję. Czas się rusza, jeżeli ty się ruszasz, a jeżeli ty stoisz, to czas się rusza bardzo, bardzo powoli. Fantastycznie to jest tu oddane i czujemy to, i czujemy tych gostków, którzy na nas naparzają, i czujemy, widzimy te kule i boimy się tych kul, które gdzieś tam dookoła nas śmigają. Świetny tytuł, jeżeli lubicie karcianki właśnie, jeżeli lubicie grać solo, warta każdych pieniędzy. Super Hot The Card Game, moje miejsce siódme. No i tu mamy taką ciekawą sytuację, bo Kaczmar grał w tę grę karcianą, nie grał w oryginał, a ja nie grałem w to, ale grałem w oryginał i to grałem na VR-ze, gdzie jest to niesamowite. Wtedy dopiero czujesz, ja wiem, że nie mówimy tu teraz o grach komputerowych, nie o tym, ale tamto uczucie, że jak się nie ruszasz, to czas zwalnia, jest niesamowite, bo nie możesz się ruszać. No. Kiedy chcesz celować, to tak powoli ta ręka idzie z tym kontrolerem, strzelasz, potem się przynosisz, chowasz się za czymś
jest niesamowite. I będę musiał w to zagrać, na pewno będę chciał w to zagrać, żeby móc porównać. Absolutnie, polecam. No, ale tego na mojej liście nie ma, ponieważ w ogóle nie grałem. To teraz moje siódme. Si. No ostatnio też nie jestem zaznajomiony z tematem zbyt dobrze, ale mam wrażenie, że są pewne kontrowersje związane z tą grą. Pojawiają się takie komentarze jak niespełnione nadzieje, które były w grze pokładane, ale mimo wszystko stworzę. Jednak tak, nasza recenzja będzie za jakiś czas. Mam do tej gry swoje zastrzeżenia i o nich powiem, natomiast nadal uważam, że jest to dobry projekt i mi się w tę grę dalej bardzo dobrze gra. Ostatnio grałem znowu w swój... w swój już egzemplarz, trochę pograłem. W końcu udało się trochę pograć i ja nadal widzę to, co mnie urzekło w oryginalnym projekcie, to, co mnie urzekło w prototypie i ja frajdę z gry w to mam ogromną, nadal. I uważam, że jest to udany projekt. Nie jest pozbawiony wad, są błędy, ale uważam, że nadal, że jak na pierwszy raz, pierwsze koty za płoty, to jest udany projekt. Znaczy, ja powiem szczerze, od czasu podzielenia się wrażeniami z rozgrywki w prototyp podczas kampanii, przed kampanią, przepraszam, zagrałem w to raz ostatnio w domu i to graliśmy w ten wariant podstawowy i powiem szczerze, ten wariant podstawowy ja tam uważam za kompletnie zbędny, ale jakby gry mnie nie ma na liście, chociaż bardzo ją lubię i będę chciał do niej co jakiś czas wracać. No i mówię, bardzo duże wyrazy uznania, że w ogóle ktoś się podjął. Ignacy Trzewiczek kiedyś, pamiętam, opowiadał na jakiejś prelekcji, że jeżeli nie ma gier o jakiejś tematyce, to nie jest bez powodu, tak? Jest dużo gier o piratach, no bo gry o piratach się sprzedają, tak? Mhm. Jest dużo gier o jakiejś tam tematyce, no bo się sprzedają. O wikingach, dokładnie. Wiesz, ktoś przychodzi, mam świetny pomysł na grę w świecie, nie wiem, parasolek, tak? No, bo nie ma gier, wiesz, na zasadzie coś nowego, bo nie ma gier o parasolkach. No, nie ma, jest powód, dla którego nie ma gier o parasolkach, bo ten temat by się nie sprzedał. Mhm. I tutaj właśnie jest po raz w końcu ktoś, mamy dużo ciekawych autorów w Polsce. Dużo ogarniętych, fajnych wydawnictw w Polsce. Nikt się nie chciał podjąć tego tematu, z jakiegoś powodu. Mhm. Grzegorz z całą ekipą się podjęli i się udało. Mhm. Można? Można. Więc za to już chociażby wyrazy uznania. Bardzo lubię tę grę, ona też byłaby gdzieś tam blisko tej top 10, ostatecznie się, że tak powiem, nie zmieściła, ale tak, ja grę polecam ogólnie. Okej. Sześć. Sześć twoje. Moje sześć. Moje sześć... Nie wiesz. Aha. Serio? Aha. Bo... O, znowu portal. Oj. To nie, czekaj, to zmienię. Zmienię szybko na coś innego. To, mimo że nie grałem, to żartuję. Nie, to, dlaczego? Bo jest świetnie wykonane. Jest. I to jest gra dla 3, 4, 5 chłopa, którzy siadają przy stole i masz festiwal testosteronu. To bym nazwał grą imprezową dla typów. To jest gra imprezowa dla chłopaków. W sensie masz męski wieczór, tak. I zaczyn ten. I, okay. I się naparzamy, żeby trochę sobie nawrzucać, sobie, swoim matkom. To się wytnie. Pod tym względem jest to świetna gra, poza tym jest bardzo ładnie wykonana, jest szybka, jest miodna, mi się podobała. Recenzowaliśmy to we trzech. Drugi raz chyba było coś takiego po StarCraftie, że recenzowaliśmy we trzech. I to jest udana gra i jest świetna właśnie w takim kontekście akcji, naparzania, podkładania sobie drobnych świń. Bardzo fajnie buduje napięcie, emocje, negatywne emocje związane z naszymi oponentami. No można się na siebie zdenerwować, można, także dobra rzecz. Dobra rzecz. I odstawiam ją tutaj. Dobra, ale nie bardzo dobra jak dla mnie. Jest... Przede wszystkim dla mnie podstawowym minusem tej gry jest, że ona jest niby od 3 do 5 graczy, a bawimy się dobrze przy niej tak naprawdę tylko przy 5. Ja tak uważam. Moje doświadczenia tak mi powiedziały, że... Bo wtedy faktycznie, wtedy się włącza ten festiwal testosteronu, o którym wspomniałeś, wtedy się włącza właśnie ta rywalizacja. Przy 3-4 to jest po prostu takie, no... Nie, przy 4 też jest dobrze. No tak, ale jakoś tak, nie, dla mnie to ciągle było takie...
no, wychodzi ta karta, no to okej, okay, no to poturlajmy, i żeby zobaczyć, czy nam się udają zdjąć. Udało się zdjąć, super, no nie udało się, okej. Okay. Jakoś takie, nie wiem, brakowało mi w tym tego czegoś. Jakby było nas pięciu, było nas naprawdę maksymalna liczba, żeśmy dużo gadania, dużo właśnie, wiesz, wytykania sobie różnych rzeczy i różnych komentarzy. Wtedy było spoko, ale mówię, to było tylko przy pięciu graczach. 3-4 mnie trochę rozczarowało, dlatego u mnie na liście nie ma... No ja się z tym nie zgadzam. 3 to faktycznie jest tak mało, szczególnie jak pierwszy raz to graliśmy we trzech i tam nie podeszło, trafił się boss, który jeszcze kogoś tam wzmacniał i tak ci wychodziły kolejne potwory, nie byliśmy w stanie ich zabić faktycznie, ale to też była troszeczkę kwestia tego, że tak się karty ułożyły, tak niestety zadziałała nam losowość, ale już uważam, że 4, a no 5 jest najlepiej, ale nie powiedziałbym, że 4 to jest lipa. Tu się z tobą zgodzę. Okej. Okej, no to twoje 6. Ja naprawdę, nie chcę rzucać spoilerami, nie lubię rzucać spoilerami na temat tego przyszłych pozycji na liście, ale przysięgam, to jest ostatnia gra wydawnictwa Portal na tej liście. I to nawet nie Portal, w sumie na 2 pionki, a oryginalnie, to nawet nie jest autorska gra 2 pionków, tylko to jest oryginalnie gra wydana przez Yellow, klasyk, dopiero w tym roku tak naprawdę, chyba w tym roku po raz pierwszy wydany w Polsce właśnie przez Portal i 2 pionki. Klasyk Alana Moona i Bruno Fajdutiego, czyli dwóch gigantów branży. Powiesz wreszcie? Diamenty. Diamenty. Nie grałeś w to. My z Basią to zagraliśmy na konwencie w marcu, jeszcze na angielskim egzemplarzu. Z miejsca tę grę pokochaliśmy. Od tamtej pory ta gra lata, idzie z nami po prostu wszędzie. Ona się sprawdziła w szkole, jak mam te szkolne spotkania w szkole mojej córki. Sprawdziła się na Wigilii, jak graliśmy z rodzicami mojej żony, Basi. Spotkaliśmy się gdziekolwiek, spotkaliśmy się ze znajomymi i spotkanie było zakrapiane i się też sprawdziła. W każdym... Nie mów o takich rzeczach. Coca-Colą, tak. I gra się sprawdziła dosłownie wszędzie. Świetna zabawa, definicja push your luck. Po prostu, czy chcę tam iść, czy nie, czy wycofać się z tym, co już zebrałem, czy ryzykować i pójść dalej. No po prostu frajda olbrzymia, nic, szybka, czysta gra, po prostu wykładasz, grasz, świetnie się bawisz, koniec. Uwielbiam tę grę. Diamenty, moje miejsce 6. Dobrze, no ja nie grałem, więc absolutnie nic na ten temat nie powiem. Okej. Okay. Także 5. Miejsce 5 u mnie. No, bo nie u mnie. Miejsce 5, słuchajcie, gra, która jakby weszła na rynek z przydomkiem Splendor Killer. Czyli gra, która miała zabić i podobno nie udało się chyba unicestwić popularną grę Splendor, która jest popularna dlatego, że jest bardzo prosta, szybko, łatwo wytłumaczyć, a jest duża frajda z rozgrywki. Tym Splendor Killerem, część z was już wie, jest oczywiście gra Sentry, Korzenny Szlak. Po prostu kolejna gra, którą zabieramy w różne miejsca, pokazujemy różnym osobom i kolejna gra, która się po prostu sprawdza i jest fajna, moja córa sobie z nią radzi spokojnie, już mówię, grała w to od prawie roku, radzi sobie z tą grą bezproblemowo. Faktycznie ta prostota tego designu i tak dalej, to wszystko, to jakby to powiedzieć, to jest znowu mi tutaj przychodzi do głowy słowo elegancja, bo to jest proste, ale to jest bardzo miodne, to jest płynne, to jest dynamiczne, to jest szybkie, znowu mamy mechanizm ciągłego wykonywania akcji. Rewelacyjna gra z gatunku właśnie takich, moim zdaniem to nie jest Splendor Killer, ona, tak jak mówiliśmy w recenzji, ona mogłaby po prostu stać na półce obok. To jest po prostu świetna właśnie gra, żeby na przykład pokazać niegrającym ludziom, co planszówki oferują teraz, tak? Stopniowo kogoś wdrażać, zacząć od czegoś takiego. Rewelka. Nowi gracze dadzą radę, starzy gracze będą się świetnie bawili. Okej. Okay. No, po raz kolejny. Nie wiem, nie wypowiem się. Trudno. Moje miejsce 5. I to jest tytuł tak suchy, ale on jest tak suchy, że jak patrzę na niego tutaj na tej karteczce, jak o nim myślę, to... Wybaczcie. Chyba wiem. Ach. Dobra, jeszcze trochę. O! Aż po prostu, aż mi skóra wyschła, aż mi się taka skorupa robi. Orléans. Suche to strasznie, ale jakie to fajne. Dla wielbicieli eurosucharów, takich jak ja, no nic, tylko siedzieć i... Kalkulator.
to za 3 rundy będę miał to, to za 5 rund będę miał... Dobra, jedziemy, nie? To jest taka gra. Nie wiem, co miałbym tu więcej o niej powiedzieć. To jest dream come true wielbiciela Eurosucharów. Byleby było sucho i byleby można było kombinować i murzyć do upadłego, to jest taka gra. I ona pod tym względem jest rewelacyjna. Ma też ciekawe wykonanie, takie klimatyczne, tak, takie romańsko-średniowieczne, o czym też wspomniałem podczas recenzji. Rewelacja, no po prostu świetna gra. Nie miałem możliwości zagrania w dodatki jeszcze, bo tam już wyszły, prawda, tak, te dodatki. Tak, tak. No, w dodatki nie graliśmy, chyba że ty grałeś gdzieś tam za moimi plecami. Absolutnie. No, ja myślę. Ale już podstawka jest pod tym względem rewelacyjnym tytułem. Jest, no to co powiedziałeś, no nic dodać, nic ująć. To jest wet dream po prostu eurosucharzysty każdego na świecie. Mokry sen. Dziwna konstrukcja zdania. Ja odlałam po prostu... Tak, bo ten sen rekompensuje mu suchość gry. Dokładnie. Ja już na to nic więcej nie mam do powiedzenia. Przejdźmy po prostu do miejsca czwartego. To u mnie na miejscu czwartym, i to jest zaskoczenie nawet dla mnie samego, że w ogóle na mojej liście, i to tak wysoko, znajdzie się gra imprezowa. Imprezowa? Widzę po twoich, widzę w twoich oczach, że ty nie masz bladego pojęcia, o czym ja mogę mówić. No. To jest bardzo, ale to bardzo prosta gra. Aha. Aż tak się na początku zacząłem zastanawiać, kurczę, czy to w ogóle jest gra planszowa? No ale no jest, no jest wydawana przez wydawnictwo planszowe, wchodzi... Jest w kanonie gier planszowych, ale to, co gra daje do dyspozycji graczy, jest bardzo proste, ale jest piękne w swojej prostocie. Później całą atmosferę, całą zabawę, to wszystko budują sami gracze, robiąc to, co robią i robiąc różne dziwne, śmieszne rzeczy. Przedługi wstęp, wiem, podaj dalej. A, że tytuł gry, myślałem, że coś ma... Nie, sorry, słucham. Jeszcze Orion, myślę, że myślisz o Orion. Jeszcze ciągle słucham. Tak. Podaj dalej. Kurczę, wiecie co, ja przepraszam, ja skłamałem. Nie Ojciec Chrzestny, a Podaj dalej byłoby na miejscu 11. No po prostu, ona ostatnio, ja po prostu o niej dawno nie myślałem, bo myśmy w nią przestali trochę grać, bo nam się mazaki wypisały. I bez kitu, taki głupi powód. Ale myśmy w nią tak grali, że się na te mazaki zużyły. I ale to ciągle... jest dobry powód, bo zamiast, no, gorszym powodem było, no wiecie, no już nie gramy, bo nam się znudziło. Tu nie gramy, bo nam się mazaki skończyły, ale gdybyśmy mieli mazaki, to dalej byśmy w to cieli. Bo ciągle zapomniamy kupić te głupie pieprzone mazaki, może teraz zapamiętał, ale autentycznie, no po prostu już żeśmy to tak zajechali, po prostu, bo tak lubimy w to grać, tak? Podaj dalej jest świetną grą imprezową, to byłoby miejsce 11. Jest genialne, jak wyciąga tego wewnętrznego trolla, gdzie ktoś tam ma narysować pomidor. Sili się, pomidor, tam piękne. A drugi narysuje butelkę ketchupu, bo dla niego to tożsame z pomidorem. No i się zaczyna. Że pod tym względem, no ile razy w tę grę grałem, a grałem w nią wiele razy, to za każdym razem bawiłem się genialnie. I to jest... Nie gram w wiele imprezówek, bo kiedy już jestem na imprezie, to rzadko kiedy jest to grono, które gra. Rzadko kiedy jestem na imprezie, na której są planszówki. Ale jeśli już jest ta gra, to bez pudła, jak to mawia Radek. To po prostu nigdy nie było z tą grą źle. Zawsze była po prostu masa śmiechu przy niej i bardzo dobrej zabawy. Nie, zgadzam się. I najlepsze jest to, że masz, tak jak generalnie masz w ogóle nie tylko gry imprezowe, ale w ogóle gry, w których coś trzeba robić, to im lepiej to coś robisz, tym lepsza jest zabawa. Na zasadzie, nie wiem, jak trzeba robić coś związanego ze skojarzeniami, im łatwiej, szybciej kojarzysz, tym lepiej się bawicie. Im, jeżeli trzeba coś pokazać, im lepiej pokazujesz, tym lepiej się bawicie. W tej grze im gorzej rysujesz, tym większa zabawa. To jest niesamowite. I po prostu no, za każdym razem, jak ktoś ładnie rysował, no to okej, to wiem, o co ci chodzi, tak? Ale po prostu jak ktoś jakieś tam koszmary wychodziły i wyszedł, ocenzuruję delikatnie, zrypany maluch. A było coś takiego. No po prostu nie, świetna gra imprezowa, zdecydowanie tak. Wśród imprezówek to byłaby gra tego roku, na pewno nie. Teraz ty. Teraz ty i muszę znowu się napić. O, to może ja się napiję. Już tak na zaś. Orlion. Samo usłyszenie nazwy gry. Oj, zdecydowanie tak bardzo suszy, ale bezapelacyjnie... Suszy bardziej niż kac. Tak, wiem, nie grałem w Zamki Burgundii, ale dla mnie Orlion jest najlepszym euro wydanym w Polsce w tym roku. Z tych, w które ja grałem, Orlion rządzi.
To banalny niby pomysł, ale z tym dociąganiem tych właśnie pracowników z... Zresztą nie pracowników, ale tych żetonów z woreczka i kombinowaniem i jest to fajne takie połączenie jakiejś takiej... I to trzeba moim zdaniem mieć mózg do tego, żeby to tak zaprojektować, żeby właśnie było możliwe w grze z jednej strony kombinowanie w przód, z drugiej strony umiejętne radzenie sobie z tym, co się dzieje przed tobą w danym momencie, tak? Mhm. Bo wyszło ci z worka to, co wyszło... Szedło na przykład. Na przykład. A mogło wyjść coś innego, bez polityki tutaj. I wiesz, i na zasadzie... Przepraszam, powiedzenie było raczej pierwsze. No dobrze. Tak, no. I wiesz, i po prostu... I to jest tak fajnie pomyślane, że z jednej strony planujesz, ale z drugiej strony musisz też reagować. Bardzo, bardzo dobra gra. Mówię, już to już też kolejny spoiler co do kolejnych pozycji. Na mojej liście już nie ma żadnych gier euro. Mhm. Więcej. To jest moje ulubione okay. euro tego roku. No dobrze, to numer 3. Numer 3! Tutaj z kolei... źle, że się nawodniłem, bo na myśl o tej grze może chcieć się zacząć płakać. I wybór może być dla ciebie kontrowersyjny. Nie wiem, czy ty ją masz. Możesz jej moim zdaniem nie mieć na liście. Bo dużo, jak o tej grze sobie sami rozmawialiśmy, to mówiliśmy dużo złych rzeczy. Ale powiem wam szczerze, koniec końców... Któlu światy? Nie. Koniec końców, jak ja pomyślałem o tej grze, to co od niej w końcu dostałem i co ja w niej doceniam, to jest po prostu przepiękne. Tylko to jest... bardzo też smutna. This War of Mine jest u mnie na miejscu trzecim. Jest, jeszcze recenzji nie ma, recenzja będzie za czas nieba, za czas niedługi myślę, ale ta gra nas trochę rozczarowała tym brakiem tego efektu open and play. Że ten efekt open and play nie do końca działa tak, jakby sobie tego twórcy zapragnęli. Zresztą tak jak rozmawiałem na Portalconie z Michałem Moraczem, to twórcy zresztą tego świadomi. Mm-hmm. Już na tym etapie. Okay. Ale trochę podobnie jak z Godfatherem. Miałeś ten pierwszy cios, że to nie jest Godfather, ale potem patrzysz, okej, dobra, ale jednak to jest świetna gra. Mm-hmm. This War of Mine, okej, nie ma tego efektu open and play, ale o mój Boże, to jest świetna gra. Tylko to jest gra, która jest ciężka, to naprawdę trzeba mieć do tego odpowiednie nastawienie, trzeba mieć do tego w ogóle odpowiednią psychikę już na starcie, żeby chcieć w coś takiego grać. Bo to nie jest gra, którą się będzie wyciągało, o, chodź sobie szybko, już pomijam w ogóle czas rozgrywki, który jest długi, pojedynczej rozgrywki. Który może być krótki, jak nie wyjdzie. Też prawda, ale ciężar gatunkowy nawet sprawia, że to nie jest gra, którą zrobimy sobie tak, a chodź, szybko zagramy jedną partyjkę. Natomiast ja jako olbrzymi fan opowiadania historii w grach, klimatu, fabuły, żadna gra moim zdaniem nie zrobiła tego tak jak This War of Mine, naprawdę. Okej. Okay. Nie no, ja tu się z wieloma rzeczami, które powiedziałeś, zgodzę się też z tym, zgodzę się z tą negatywną stroną, że to open play jest picem na wodę. Niestety trzeba to powiedzieć jasno, czy rozumiem, że twórcy teraz mogą zdawać sobie sprawę z tego, że to nie wyszło, ale to zostało po prostu źle zaplanowane, bo ja do tej pory, mimo że grałem już w to parę razy, ja do tej pory nie wiem jak pewne rzeczy zrobić i tych informacji nie jestem w stanie tam znaleźć. Ale zgodzę się co do klimatu, zgodzę się, że jest to bardzo fajna gra. Okej. Okay. To co teraz? Teraz twoje chyba miejsce trzecie. Moje trzecie było twoim gdzieś tam niżej, na Jeźdźcy z Północy. Aż tak? Aż tak. Ja już powiem, że myślałem, że jej nie dałeś w ogóle na listę. Nie, nie, to była świetna gra. To była doskonała gra. Nie aż tak sucha jak Orléans. Nie aż tak sucha. Z tym ciekawym, takim nietypowym mechanizmem tej podmiany tak. Roboli. Bardzo ładnie wykonana, klimat wikingów, klimat wyprawiania się za wodę, żeby najechać te biedne wioski i złupić. W samych superlatywach mogę się wypowiadać w tej grze. Dla mnie to był jakiś taki lekki powiew świeżości w tym sucharowym gatunku. Właśnie chociażby przez tę mechanikę, tak? I przez to wyprawianie się, czyli taki aspekt trochę taktyczny, ale połączony z tą ekonomią całą. Ja się świetnie przy tym bawiłem i to jest dla mnie naprawdę genialna gra. Plus też to wykonanie tej gry, moim zdaniem, gdzieś tam, przepraszam za wrażenie, nawilżało. Tak. No to, że miałeś tych swoich różnych wojowników i oni mieli te takie trochę zabawne, takie lekko karykaturalne te grafiki. Tak. Nie było to takie na brane na 100% na poważnie, z jakimś przymrużeniem oka. Także to są wszystko plusy tej gry. Także no. No, u mnie już było wszystko, co powiedziałem. Absolutnie aprobuję ten wybór. To jedź z miejscem drugim. Miejsce drugie.
Miejsce drugie. Jalla! Czy ja muszę coś jeszcze dodawać? Nie. Zapraszam do recenzji. Dlaczego? Pokrótce. Bo klimaty Dalekiego Wschodu. Ja jak się brałem za tę grę, jak się braliśmy za tę grę, myślałem, że to jest tylko Japonia, ale widzowie, którzy bardziej kojarzą ten świat Rokuganu, to tam ktoś mówił, że to jest tak tam przecięcie Chiny, Mongolia, Japonia, cokolwiek. Dla mnie to Japonia, tak? Przecudowne, wspaniałe, niesamowite wykonanie. Ilustracje, to jak to wszystko pięknie, estetycznie wygląda, jak to się rozłoży. I sama rozgrywka, taka pokerowo-szachowa. No, same superlatywy na temat tej gry. I czy ja się teraz podlizuję Galakcie albo Fantasy Flight? Fantasy Flight. Ale tak. Nie można. Fantasy Flight podlizuje się wam, ponieważ nie grałem w żadną grę od was, o której mógłbym powiedzieć, że jest dobra. Wszystkie są bardzo dobre i wyżej. To jest prawda. Dlatego u mnie na miejscu drugim jest ta oto gra, czyli Legenda Pięciu Kręgów. Byłaby bliżej, wyżej, że tak powiem, ale blisko, bo, o co mi chodzi, byłaby blisko top 10, nie mam jej na liście, bo to jest ten typ gry, który ja doceniam, który ja szanuję. Tak jak mówiłem, za to wszystko, co mówiłem w recenzji, ale w który ja de facto nie lubię grać, bo jestem kiepski i przegrywam. Więc... Dlatego ta gra jakby no, leży u ciebie i raczej się to nie zmieni, więc no, nie bez powodu, tak? Bo jej nie oddam. Bo jej tak łatwo nie oddasz, pewnie. Tak. No. Prędzej ją spalę, niż ci oddam. No więc właśnie, więc jakby totalnie... A popioły będę trzymał w specjalnej urnie. Kompletnie mnie nie dziwi, że ta gra jest u ciebie na miejscu drugim, ale powiem szczerze, autentycznie mam teraz grubą zagwozdkę, co ty masz na miejscu pierwszym. Bo coś, znaczy podejrzewam i coś czuję, że mnie zaskoczył solidnie. Okej, dobrze. Ale najpierw jest moje miejsce drugie. I moje miejsce drugie, tu naprawdę ja nigdy w życiu nie czułem jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby powrotu do gry, którą oceniłem źle. Nigdy. Kto do światy? Od jakiegoś czasu, nie, za każdym razem jak spotykam Michała i Agnieszkę z wydawnictwa Baldar, drę łacha po prostu z nich takiego, za Któlu światy, że to jest po prostu masakra. Delikatnie nawet zobaczę, że mają to rozłożone na stoliku i grają z kimś. Ja jestem do tego sobie chamski, że oni grają z kimś, komu pokazują grę. A ja podchodzę i ja, Jezu, co, dobre gry wam się skończyły? Wiesz, po prostu jestem wredny, strasznie, przepraszam. I naprawdę przepraszam, bo w 2017 w Polsce, na polskim rynku pojawiła się po polsku dopiero gra, która jest oryginałem od Któlu światy, czyli Star Realms, która jest sobie na miejscu drugim. Bo Star Realms, ja pierdziu, jak ja pokochałem tę grę. Star Realms u mnie teraz po prostu wymiata. Wciągnąłem w to Basię, która przeważnie, Basia nie lubi, nigdy nie lubiła gier, które po pierwsze, gdzie akcja toczy się w kosmosie, po drugie, które są tak de facto czystą, negatywną interakcją. To jeżeli, tak jest. Jeżeli jest negatywna interakcja w jakiejś grze, to zawsze dla Basi musiało być coś tam dookoła, jeszcze jakoś i tak dalej, żeby to nie było jakieś takie wiecie, tak na pierwszy plan wysunięte. A to jest czysta negatywna interakcja. Basia ściągnęła aplikację i co wejdę do domu, na przykład wracam z pracy, Basia siedzi na kanapie, wiesz, po prostu, wiesz, i naparza w tą aplikację, wiesz, tam dzieci biegają do okpa, mamo, nakarm, a po prostu, a Basia, idź, daj to w lodówce. Kot już dawno uciekł. Po prostu, nie, no, oczywiście żartuję teraz, ale pochłonęła nas ta gra bez reszty. Ta prostota w tym założeniu, ale te kombosy, które z tego wyciągamy i to, jak to nam się wszystko idealnie miksuje i łączy, uwielbiam to. Uwielbiam, jeżeli ktoś jest w stanie mi naprawdę w ładnym, eleganckim, prostym opakowaniu dać dużą ilość myślenia i co za tym idzie, olbrzymią satysfakcję. I dlaczego podkreślam to, że należą mi się chyba jakieś przeprosiny i należy się powrót do Któlu światy, ponieważ kolejna gra w tej rodzinie, która wychodzi, czyli Hero Realms, również jest dla mnie bardzo, bardzo rewelacyjna. Bardzo rewelacyjna. To jest... Rebelacyjna? Rebelacyjna. To jest wszystko, zresztą myślę, że dla wielu osób nie jest to zaskoczenie, bo wiem, bo Star Realms jest strasznie popularną i lubianą grą, więc... No jest, stała się chyba bardzo popularna. Oj tak. Ja grałem,
w Star Realms, bardzo mi się podobało i też było to dla mnie trochę zaskoczenie, że to jest w zasadzie to samo co Cthulhu Światy, tylko wystarczyło to przenieść w kosmos i już się gra świetnie, a jak było w klimatach Cthulhu, to było... Ja chyba chciałbym kiedyś do Cthulhu Światy wrócić swoją drogą, bo ja mam świadomość tego, że to była jedna z pierwszych gier, gdzie ja w ogóle brałem udział w recenzji i wydaje mi się, że gdzieś tam wyszedł mój brak doświadczenia. Ja nie powinienem był chyba w ogóle wtedy tej grze dawać oceny liczbowej. Myślę, że kiedyś trzeba będzie do tego wrócić, dać jej może jeszcze szansę. Ale w każdym razie ja za mało grałem w Star Realms, żeby to było u mnie na liście. Ale wybór jak najbardziej rozumiem, bo jest to bardzo fajna, bardzo miodna gra. Ja myślę, że myśmy też Cthulhu Realms doświadczyli olbrzymią krzywdę i w sensie już tego nigdy od tamtej pory nie robiliśmy, bo myśmy zagrali w nią chwilę po tym, znaczy dosłownie tego samego dnia i to zawsze nam szło w parze z grą w Android Netrunner. Więc jakby jak tak się te, tak, więc jak się te dwie gry tak zestawiło obok siebie, to jakby po takim Android Netrunner, po takich dwóch godzinach przy Androida, to dużo rzeczy wysiądzie. No właśnie, nie? I po prostu myślę, że to była krzywda, już od tamtej pory na szczęście tak trochę nie działamy, jakoś tak staramy się to jakoś tak sensownie dobierać. Więc mówię, no myślę, że musimy do tej gry kiedyś wrócić. Tak, zdecydowanie. Ale zdobądźmy szczyt, miejsce pierwsze. Ale zanim... A właśnie, tak. Tak, to ja mam coś, co miałem w zeszłym roku, kiedy skompilowałem swoje top 5, ponieważ w 2016 grałem trochę za mało w gry, żeby móc skompilować dyszkę, więc wtedy miałem takie jedno, jakby to powiedzieć po polsku, honorowe wymienienie, honorable mention. Wtedy były to zakazane gwiazdy. Tak. No tak. W tym roku też mam coś takiego, czyli to nie jest na zasadzie tak, że to byłoby na moim miejscu 11, 12. Tego w ogóle nie było na takiej mojej liście, ale jest to gra, która to jest tak samo jak argumentowałem wtedy wybór zakazanych gwiazd do tego wymienienia. To jest gra, która miałaby wszelki potencjał, żeby być wysoko nawet na tej liście. Tylko jeszcze za mało w nią grałem i podejrzewam, że dużo jeszcze wody w Wiśle upłynie, zanim ja będę w stanie w pełni się o tej grze wypowiedzieć, albo po prostu będę musiał jeszcze dużo w nią pograć, albo spróbować kilka wariantów, które mam gdzieś już na w głowie zaplanowane, a jest to gra, które było u Ciebie dosyć wysoko, czyli This War of Mine. Bo mam dużo wątpliwości co do tej gry. Co do klimatu nie mam żadnych. I jak graliśmy ostatnio i tam trafiło się parę takich scenariuszy, że ja się bałem, co przeczytam dalej. Mhm. Autentycznie, ponieważ czułem, że to, co mogę tam przeczytać, może i to teraz, to nie jest żart. To nie jest żart, to nie jest na zasadzie zrobimy tutaj trochę takiej atmosferki, tak, że trochę tak to wyolbrzymimy, że klimat jest tak super, że jakbym coś tam przeczytał, to by mi zepsuło wieczór. Nie. Absolutnie teraz ze stoickim wyrazem twarzy mówię, że tam są takie rzeczy, że mogą zepsuć wieczór i ja w momencie, kiedy czytałem jeden ze skryptów, bałem się, że tak będzie. Naprawdę bałem się, że przeczytam coś, co zepsuje mi humor. Więc ta gra działa na takim poziomie. Tak. I bardzo stara się odwzorować taki dzień w życiu cywila, który ma przerąbane, ponieważ żyje na obszarze, który jest teatrem działań wojennych. Nie udaje się to do końca. Niestety wydaje mi się, że ta gra gdzieś zderzyła się ze ścianą rzeczywistości, którą chciała odwzorowywać. Jest tam parę rzeczy, które mi nie pasują, ale mówię, muszę to jeszcze sprawdzić. Natomiast czy gra rozczarowuje? Ja nie miałem wobec niej jakichś ogromnych oczekiwań, więc nie mogę powiedzieć, że mnie rozczarowała, natomiast jest jeszcze sporo rzeczy, które muszę w niej sprawdzić, ale ma wszelki potencjał na to, żeby może nawet, kurczę, stać się grą roku. Dlatego chciałem tutaj o niej wspomnieć. No, to proszę Cię bardzo, miejsce pierwsze. No słuchajcie, miejsce pierwsze... No jestem bardzo ciekaw, bo ja... Nie. Ja nie mam pojęcia, co u Ciebie. Znaczy, jeżeli to jest to, co myślę, to powiem szczerze, że trochę mnie to rozczaruje. Co u Ciebie jest na miejscu pierwszym. Teraz. Co teraz myślę, jeżeli to jest to, co teraz myślę, to będę tak trochę... Tak, wow, aż tak? No ale dobra, zobaczymy. U mnie na pierwszym miejscu, jak to powiem, to nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem, ale nie przychodzi Ci teraz do głowy, bo w to nie grałeś ze mną i wręcz zapowiedziałeś, że nie zagrasz w to ze mną. Bo nie, Gierki? Jak to powiedziałeś, nie będziesz tak jak z serialami boisz się usiąść do czegoś, co wiesz, że będzie od Ciebie wymagało dużej inwestycji czasu. I to jest rzadko się, co się zdarza, że... Znaczy rzadko, nie wiem, u nas się jeszcze nie zdarza, bo nie robiliśmy tego typu zestawień, ale pierwsze miejsce najbardziej oczekiwanych gier 2017 roku jest najlepszą grą dla mnie 2017 roku. Nie pamiętam tego Twojego zestawienia. Pandemic Legacy Season. Drugi. Okej.
No dobra. Nie mogłoby się inaczej. Nie mogło być inaczej. Pandemic jest sam w sobie świetną grą. Po prostu. Ja jestem, znaczy inaczej, ja wiem, że nie wszyscy kochają Pandemica. Ja lubię Pandemica, ja kocham Pandemica, oryginalnego Pandemica. Jest dla mnie złotym standardem, jeśli chodzi o gry kooperacyjne. Dla mnie, tak, dla, takie niezbyt skomplikowane, które też można wykorzystać jako gry gateway. Uwielbiam ten projekt, tak? Nałożenie na to aspektu Legacy w wykonaniu pierwszego sezonu było świetne, było doskonałe, dało mi, zapewniło mi takie doświadczenia, z którymi, których nigdy nie miałem wcześniej z grami planszowymi i nigdy nie miałem od tamtej pory, aż do momentu Legacy sezon drugi. I za co szanuję i uwielbiam, i za co ta gra wylądowała mnie na miejscu pierwszym. Ja wiem, recenzji jeszcze nie ma, recenzja będzie na kanale za jakiś czas. Za co ta gra wylądowała mnie na miejscu pierwszym, to jest fakt, że nie poszli taką łatwizną, że robimy dokładnie to samo, tylko inną historię tam sobie wymyślmy. Tutaj jest naprawdę trochę różnic. To naprawdę nie jest 1:1 to, co było w części pierwszej, tylko tutaj jest parę takich twistów, gdzie trzeba trochę nad tym wszystkim pomyśleć, pokombinować. I ja po prostu uwielbiam. Legacy, Pandemic Legacy, sezon drugi, najlepsza gra roku 2017, moim zdaniem. Okej. Okay. A myślałem, że pierwsi Marsjanie. Nie, no bo jakbyś... Nie. Nawet gdyby ci się pierwsi Marsjanie aż tak bardzo podobali, to nie mógłbyś tego dać na miejscu pierwszym, bo nie. Już po prostu nie wyszedłbyś z pewnych tam części ciała portalu. Niestety. No ja nie grałem, tak, i to co Kaczmar mówi, nie chciałem w to wchodzić, ponieważ coś czuję, żebym wsiąkł, jak w serial. I też jakoś tak, jak grałem w pandemię, tę pierwszą pandemię, no grało się fajnie, ale tak nie ciągnęło mnie do tego tytułu, żeby później właśnie siedzieć i tam rwać te karty i tak dalej. Natomiast trochę mnie zasmuciłeś, no teraz moje miejsce pierwsze, trochę mnie zasmuciłeś tym, co powiedziałeś, że będziesz rozczarowany. Nie, że będę rozczarowany. Bo już tak nie wiem, ja już teraz trochę się stresuję, trochę się wstydzę. Już nie wiem, czy ja chcę mówić o tym moim pierwszym miejscu. W ogóle spojrzałeś tam, tak jakbyś był przekonany, że ta gra tam jest. Okej, rozczarowany to trochę za mocne słowo. Będę zdziwiony, że aż tak bardzo ci się ta gra podoba, jeżeli to jest ta gra, co myślę. Mhm. No nie. Serio? Tak! What? Tak. Dobra, przynajmniej będzie jakieś zaskoczenie, przynajmniej jest fajnie. No jest, jest. Jest jakaś ciekawostka. Ja byłem przekonany, że ta gra będzie u ciebie na liście, ale od momentu, jak żeś tam doszliśmy gdzieś tam do miejsca szóste, piąte, to już myślałem, że nie. Że na zasadzie, że byłaby, że nie byłaby aż tak wysoko, a tu miejsce pierwsze. Jest, tak. To jest ciekawa rzecz, ale może na tym polega miłość, że zakochujesz się i nie wiesz dlaczego. Patrzysz na kogoś, na coś i wszystko ci gra. Wszystko ci gra i czujesz miętę do tego kogoś, do tego czegoś i nie oceniasz, nie wartościujesz. Po prostu wszystko ci pasuje i cieszysz się każdą chwilą spędzoną z tym kimś, z tym czymś. I tak jest z tym. Ja nie potrafię nawet powiedzieć w tym momencie, co sprawia, że ja tę grę aż tak lubię, ale graliśmy wtedy, kiedy mieliśmy to zrecenzować, grałem później w to jeszcze i pomijam dodatki. Dodatki są też super sprawą, są świetne. W ogóle jeszcze, jakby dostawić do tego dodatki, to musiałby mieć miejsce zerowe, które jest w ogóle poza konkurencją. Ale tu nie o dodatkach, nawet ta podstawka. Ja się w tej grze po prostu zakochałem, ja uwielbiam w nią grać, uwielbiam do niej wracać i ja nie wiem, kiedy ona mi się znudzi, ale no, jest dla mnie grą fenomenalną, bo ma ten aspekt euro, ale ma ten aspekt mitologiczny, ma ten aspekt, gdzie tak jak weźmiemy na miejscu w północy, my się tam wyprawiamy na jakieś biedne wioski i tak fajnie, sucharek i tak dalej, jakby sobie pomyśleć, no to wiesz, mordowanie, głupienie, palenie, gwałcenie, a tutaj jest taki, jest to od innej strony, że masz tych wojowników nordyckich, którzy wyprawiają się na te mityczne potwory, tak? Więc tutaj jest tak trochę lżej, ale jest z drugiej strony ciekawiej. I to, że trzeba ich tam wykarmić, trzeba ich wysłać tymi łodziami, że oni tam zdobywają te wszystkie rzeczy. Ja naprawdę zadłużyłem się w tej grze i za każdym razem, gdy nie siadam i rozkładam, to jest za każdym razem jest super. Wow. Po prostu. No, to teraz możesz powiedzieć, jak bardzo cię to rozczarowało. Ja już się zabiorę. Nie, poczekaj, bo mnie najbardziej rozczarowało, to jest moja nerwica natręctwa. Że tu masz tak, to wtedy tutaj też musi być. Wiesz, o co chodzi? Tak, to daj już odstawię.
stoi u mnie, to będzie po mojemu. To będzie stało u ciebie, to sobie możesz przestawiać, jak chcesz. No powiem tak, no mówię, jestem zaskoczony. I dobrze. Ale w sumie to jest bardzo dobra gra. Jakby, no nie grałem w nią aż tak. Nie grałem w nią, ja grałem w nią chyba raz czy dwa, koniec końców. I powiem szczerze, że żałowałem. Myśmy się wtedy, to było chyba, czy to nie było, nie, jeszcze nie było pierwszy raz, czy nie był pierwszy raz, kiedy ty sam recenzowałeś u nas coś na kanale? To nie był pierwszy raz, bo wcześniej byli chociażby kupcy z Osaki i nie wiem, czy Ulm nie był też przed. A, dobra, sorry. Ale pamiętam, że właśnie, że no już to był ten moment, kiedy zaczynaliśmy się dzielić, tak, tym wszystkim, żeby jakoś poradzić sobie z ilością tych gier. Mm-hmm. I Ulma aż tak bardzo nie żałowałem, kupców z Osaki aż tak bardzo nie żałowałem, że tak powiem, że nie miałem okazji sobie z tobą grać porządnie. Wojowników Midgardu absolutnie żałowałem, żałuję do dzisiaj, że nie miałem okazji tej gry porządnie ograć, bo ta jedna rozgrywka mi wystarczyła, żeby tak po prostu zauroczyć się w pełni tą grą i chcieć jeszcze więcej. A mam nadzieję, że jak dodatki przyjdą, to będzie jeszcze okazja, żeby po prostu do tego tematu wrócić. Ja w ogóle ta gra wróciła, na przykład Dice Tower teraz robiła swoją top 100 i ta gra wróciła chyba na top setkę u dwóch z nich w tym roku, w Wojownicy Midgardu, konkretnie dzięki dodatkom, które wyszły w tym roku. Mhm. Że po prostu, że wow, że dodatki jeszcze bardziej urozmaiciły. Tak, dodatki są świetne, naprawdę. Więc naprawdę jest bardzo dobra gra, w bardzo dobrym, lubianym przez nas klimacie, więc mówię, nie wiedziałem, że aż tak ci podejdzie. Oj tak. Myślałem, że Legenda będzie u ciebie na pierwszym miejscu. No jest, ale była bardzo blisko za, ale jednak... No. Tyle. Chyba tak. Co wy sądzicie? Jakie gry wam się podobały? Jakie gry was rozczarowały? Co sądzicie o naszych wyborach? Czy coś was zaskoczyło? Albo inaczej, jak bardzo was zaskoczyło pierwsze miejsce u Magota? I które, z którymi pozycjami się zgadzacie, z którymi nie? Jesteśmy ciekawi waszego zdania. Jak zwykle. Tak jest. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Za cierpliwość. Za cierpliwość, to jest długi filmik, ale topki tak trochę mają, już zauważyłem. Taka ich uroda. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Tradycyjnie zapraszamy was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Tak jest. Grania. Grajcie tam, szczególnie tam. Grajcie we wszystko. Tak. Grajcie, byle się dobrze bawić. Oj, poniosło mnie. Dobra. Dzięki bardzo, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.